Witam Was, bracia i siostry zboru Betel oraz wszystkich internautów. Serdecznie pozdrawiam w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Kochani, nikt z nas nie mógł przewidzieć 2-3 miesiące temu, jaka będzie obecnie sytuacja w naszym kraju i w ogóle na świecie. Myślę, że nikt takiej sytuacji się nie spodziewał. Choć ten stan jest dużym zaskoczeniem, to myślę, że w wielu aspektach Duch Święty przygotował nas do tego aktualnego stanu. Duch Święty zawsze przygotowuje swój Kościół na to, co ma nadejść. I w tym przypadku mam tutaj szczególnie kwestie techniczne. Nasza służba medialna, zupełnie nie wiedząc, co się stanie, ale zainspirowana przez Ducha Świętego około 4 miesiące temu, zakupiła odpowiedni sprzęt i w ten sposób transmisja na żywo z nabożeństw są możliwe, bez żadnych przeszkód, bez żadnych szwanków. Myślę, że to było właśnie działanie Ducha Świętego, który przygotował nas na ten właśnie moment, w którym się obecnie znajdujemy. I w tej dziedzinie jesteśmy przygotowani na ten moment, na tą chwilę. Ale myślę, że najważniejsza kwestia to jest nie kwestia techniczna, ale kwestia duchowa, sprawa duchowa. Myślę, że czy duchowo zostaliśmy wcześniej przygotowani na tą chwilę, czy nie, każdy z nas musi sobie na to sam odpowiedzieć. Niezależnie od tego, jakie damy sobie odpowiedzi, rozsądnym będzie, gdy poważnie potraktujemy nasze życie duchowe i dobrze przygotujemy się na następne chwile. Nierozsądnym jest sądzić, że to, co się stało, jest tylko chwilowe i wszystko powróci do normy. Nawet gdyby wszystko powróciło do normy, bo przecież wszyscy chcemy normalności, to jednak musimy się zastanowić, czy to, co do tej pory było normalnością, w oczach Bożych było normalnością. Czy właśnie nie z tego powodu Bóg musiał potrząsnąć światem, ale i nami wierzącymi, aby zweryfikować stan naszego duchowego życia. Osobiście wierzę, że Bóg poprzez tą sytuację chce przygotować Kościół do tego, co ma nadejść. Niektórzy mówią, że nadejdą ciężkie czasy, kryzys, zaciskanie pasa, chaos i tym podobne. Inni, że zanim to nastąpi, nadejdzie jeszcze potężne wylanie Ducha Świętego, wielu zostanie zbawionych, poruszonych. Inni mówią, że obecny czas to czas kruszenia gleby serc wielu ludzi. Rzeczywiście w historii dało się zauważyć, że w chwilach kryzysu, zagrożenia, wojny czy zarazy ludzie byli bardziej otwarci na sprawy duchowe i wrażliwi na potrzeby innych. W czasach dobrobytu raczej nie tak szybko skłaniali się do poselstwa Ewangelii. W poprzednich wiekach największe zainteresowanie Ewangelią wykazywano po wielkich epidemiach i wojnach. Więc obecna sytuacja jest również jakąś przesłanką tego, co może się dobrego stać w przyszłości. Osobiście wierzę zarówno w Boże poruszenie i wylanie Ducha Świętego na wiele serc, ale również na większe zawirowania, być może prześladowania. Przygotowanie na przyszłość jednak nie polega na tym, aby gdybać, co się może stać, ale na tym, aby wzmocnić naszą relację z naszym Panem Jezusem Chrystusem. W Dziejach Apostolskich w pierwszym rozdziale 6-8 czytamy, że nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec w mocy swojej ustanowił, ale weźmiecie moc Ducha Świętego i będziecie mi świadkami, począwszy od Jerozolimy, Judei, Samarii i aż po krańce świata. A w liście do Efezjan w 5 rozdziale od 15 do 18 wiersza czytamy następujące słowa. Baczcie więc pilnie, jak macie postępować, nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy, wykorzystując czas, gdyż dni są złe.
Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pańska i nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni Ducha. Rozumiejcie, jaka jest wola Pańska. Bądźcie pełni Ducha. Tylko tacy będą przygotowani i użyci dla Bożej chwały. Dzieje apostolskie to są dzieje ludzi pełnych Ducha Świętego. I kochani, zastanawiamy się, może pytamy po raz kolejny, jak napełnić się Duchem Świętym, jak napełniać się codziennie Duchem Świętym. Po nawróceniu Duch Święty jest w nas, pozostaje w nas, jesteśmy zapieczętowani Duchem Świętym. Ale to od nas zależy, czy On będzie miał przestrzeń, aby móc swobodnie przez nas działać. Trwając w modlitwie, w Słowie Bożym, ładujemy swój duchowy akumulator. To są kanały, przez które tworzymy przestrzeń dla Ducha Świętego. Jeśli odetniemy te kanały, wówczas Duch Święty będzie w nas się dusił, będzie się czuł ograniczony i zasmucony. Nie będzie mógł działać. Apostołowie byli tego całkowicie świadomi, dlatego w Dziejach Apostolskich w 6 rozdziale, w 4 wierszu czytamy, że oni mówią: my zaś będziemy pilnować modlitwy i służby słowa. Te dwie podstawowe rzeczy, modlitwa i służba słowa, była priorytetem dla apostołów. Kochani, wielu z nas pozostaje dzisiaj w domach, wielu jest na kwarantannie. Niech ten czas będzie wykorzystany, aby wzmocnić naszą relację z Panem. Bóg szuka pełnych Ducha Świętego wierzących. On uczyni więcej z jednym wierzącym, pełnym Ducha Świętego, niż ze 100 zadowolonymi letnimi chrześcijanami. Czasem niefortunna decyzja jednej osoby może mieć negatywny wpływ na cały świat. Świat jest bowiem wielkim naczyniem połączonym. Jedna decyzja jednej osoby, na przykład jakiegoś przywódcy, może potrząsnąć całym światem. Ale jest druga strona medalu. Jedna osoba pełna Ducha Świętego może zmienić bieg historii całego narodu. Obecnie czytam książkę Boży Generałowie i jest tam historia Charlesa Finneya. I jest tak powiedziane o nim na samym końcu jego biografii, że żadna osoba nie przyczyniła się bardziej niż on do tego, że Stany Zjednoczone były uważane na początku XX wieku za naród chrześcijański. Rzeczywiście świadectwo tego człowieka wywarło niesamowite wrażenie na mnie. Jedna osoba pełna Ducha Świętego może również zatrzymać Boży sąd, gdy stanie w wyłomie, wstawiając się za krajem. Czytamy o tym w księdze Ezechiela, w 22 rozdziale, 30 i 31 werset. Szukałem wśród nich męża, który by potrafił wznieść mur i przed moim obliczem stanąć w wyłomie, wstawiając się za krajem, abym go nie zniszczył, lecz nie znalazłem. Dlatego musiałem wylać na nich swój gniew. Zniszczyłem ich w ogniu mojej popędliwości i ich postępki zwaliłem im na głowę, mówi Wszechmocny Pan. A więc, kochani, jedna osoba, jeżeli by była znaleziona w ówczesnym czasie, mogłaby powstrzymać Boży sąd. Zatem chciejmy być tą Bożą iskrą, która może zapalić dla Niego otaczający nas świat. Chcielibyśmy wpływać pozytywnie na otaczający nas świat, ale też chcielibyśmy zatrzymać ogień Bożego sądu, gdy wstawiamy się za nasz kraj. Niech nas Pan wszystkich błogosławi i używa w tym czasie. Dziękuję.